Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Dzisiaj robimy sesję w kolorze Peach Fuzz, czyli koloru roku Pantona, który właśnie został ogłoszony na rok 2024. Za mną tło w tym kolorze i sporo akcesoriów od Eizo i Data Colora, ale o tym za moment. Zapraszam Was do obejrzenia przebitek, no i lecimy z tematem. Partnerem tego materiału jest firma Alstor, czyli dystrybutor Eizo, Wacoma, Data Colora i Ergotrona. Ja ze wszystkich tych firm korzystam, mam różne produkty, czy to monitory graficzne, tablety graficzne, wzorniki, kalibratory, jak również uchwyty do monitorów. I właśnie dzisiaj do tego materiału wypożyczyłem kilka rzeczy właśnie od Alstora, żeby Wam pokazać, co może sprawdzać się i w jaki sposób w takiej codziennej pracy fotografa. Tutaj zmontowałem taki wózek tetheringowy, jesteśmy w Stajnia Studio. U nas w biurze mam praktycznie taki sam, zrobiony bardzo, bardzo podobnie. To jest z IKEA. 600 zł kosztuje i moim zdaniem to jest świetny punkt wyjściowy do tego, żeby mieć właśnie takie mobilne stanowisko fotograficzne. Natomiast jeśli fotografujecie w jakimś innym studio, tak naprawdę możecie zabrać sobie laptopa, ale nie możemy zapominać o tym, żeby mieć chociażby na co dzień do pracy porządny monitor graficzny, z tego względu, żebyśmy wiedzieli, jakie kolory tak naprawdę nam powstają na zdjęciach, a nie żeby się okazało, że nagle monitor nam świeci na niebiesko, a później dziwimy się, że mamy jakieś dziwne wydruki, bo to wszystko musi grać na każdym etapie. I na początku poopowiadam Wam właśnie o różnych elementach tego całego zestawu, później jeszcze przejdziemy sobie przez kalibrację tego monitora, na szybko go skalibrujemy, no i później podczas sesji użyjemy też tych elementów, które mam tutaj, jeśli chodzi o te takie akcesoria drobne, ale bardzo fajne, jeśli chodzi o zarządzanie kolorem. Czym pracuję? Dzisiaj robię zdjęcia Canonem R5. To jest mój taki zestaw na co dzień do fotografowania, czyli R5 i 28-70. Mój ulubiony obiektyw, 2.0 w pełnym zakresie. Przez to dość duży, dość ciężki, ale z drugiej strony wynagradza wszystko tym świetnym obrazkiem. No i do tego on jest bardzo ostry, więc w związku z tym, że jest bardzo ostry, a my dzisiaj właśnie tę sesję Peach Fuzz, która ma być taka delikatna, marzycielska i tak dalej, musimy to w jakiś sposób troszeczkę zmiękczyć. Więc albo mógłbym dobrać tutaj jakiś kiepski obiektyw, a ja po prostu dobrałem bardzo dobry obiektyw i mam dwa filtry zmiękczające. To jest Soft 1 i Soft 2. Nie polecam tych filtrów, aczkolwiek są bardzo tanie, firma Walking Way i zobaczcie, co nam tutaj daje Soft 2. Jest taka dość konkretna mgiełka, tak mi się wydaje. A tutaj mam soft, nie, tam to było soft 1, to jest soft 2. I tutaj widzicie, że ten obraz będzie bardzo zmiękczony, z tego względu właśnie, że używam tych filtrów. No i dzięki temu osiągniemy ten taki bardziej marzycielski charakter. Czyli R5, 28-70, te dwa filtry. Oczywiście będę robił zdjęcia z tetheringiem, jak przy większości sesji studyjnych. Dlatego kabel Tether Toolsa, akurat tutaj mam USB-C do USB-A. Moim zdaniem właściwie bez takiego czegoś to ciężko się obejść. Ja korzystam z Tether Toolsa, w 100% mogę polecić, 300 zł taki kabel kosztuje, więc nie jest to majątek, szczególnie że kupujemy to raz na kilka lat. I robię ten tethering będę go robił do Capture One'a, do mojego laptopa, to jest Acer Concept D7 SL.
I 7, 11 generacji, 64 GB RAM-u i grafika NVIDIA GeForce RTX 3080, ta mobilna, ale nadal bardzo, bardzo dobra. No i do tego to wszystko przypięte jest do większego monitora. I ja uwielbiam pracować właśnie w ten sposób i większość, szczególnie sesji produktowych u nas w biurze, które robię, robię w bardzo podobnym zestawie, aczkolwiek na mniejszym monitorze, ponieważ ja u siebie używam CS-a 2420, on już wyszedł z produkcji, natomiast tutaj wypożyczyłem zdecydowanie wyższej klasy monitor i jest to monitor EIZO CG2700S. Tutaj mamy pełną kalibrację sprzętową, oczywiście wbudowany kalibrator, szeroki gamut, filtr ćwierćfalowy, więc taki totalnie high-endowy monitor, który nie ma 4K. Jeśli chcielibyśmy 4K, trochę dopłacamy, bierzemy ten z X-em na końcu, no i wtedy mamy właściwie takie same parametry, ale rozdzielczość 4K. Wszystko zależy od tego, jakie mamy oczekiwania i jaki mamy budżet. Całość zamontowana jest na czymś takim, czyli na ergotronie, to jest uchwyt. Ja szczerze mówiąc na początku trochę nie wierzyłem, bo te uchwyty są dużo droższe niż te, które znajdziemy w IKEA, niż te, które znajdziemy w Action, niż te, które znajdziemy na Allegro. Ja u siebie mam uchwyt z IKEA za 100 zł. I on ledwo trzyma ten monitor, który jest u mnie. Ten jest super stabilny, to jest Ergotron NX. On kosztuje około 500 zł i ja już wiem, że nie będę chciał go odsyłać. Będę musiał się tutaj dogadać z Alstorem, żeby mi go zostawili w jakiejś dobrej cenie, bo jest totalnie świetnie stabilny. I dzięki temu on w ogóle mi nie zajmuje miejsca, czy to na biurku, czy to na tym wózku tetheringowym. Tetheringowym oczywiście w cudzysłowie, bo to jest zwykły wózek z IKEA, ale dzięki temu ja mogę sobie go dokładnie ustawiać, ten monitor, tak jak chcę, pod takim kątem jak chcę, czy mogę go też ustawić sobie w pionie, jeśli robiłbym tylko portrety, więc to jest totalnie świetna sprawa i moim zdaniem w ogóle dobrze jest pomyśleć o tym, żeby mieć uchwyty pod monitory, żeby one nie stały nam na biurku, bo one tylko się będą kurzyły, te zwykłe podstawy. Ja u siebie mam akurat HX Dual, pokazywałem to na materiale, które znajdziecie na moim YouTubie i dzięki temu mam wąskie biurko, na którym mogę naprawdę dużo zmieścić, bo zobaczcie, jak mało to zajmuje. Jest to przykręcone po prostu w rogu, montuje się to dosłownie w kilka minut i to jest totalnie, totalnie świetne. I ten monitor, tak jak wspomniałem, my fotografowie powinniśmy mieć monitory graficzne, bo ja akurat pracuję na 319X serii CG. I dzięki temu, jak drukuję sobie na moich drukarkach, czy to jest Epson P900, czy Canon G640, czyli taka tańsza w utrzymaniu drukarka, no to ja po prostu widzę na monitorze, co mam, drukuję i mam właściwie to samo. Więc może teraz jeszcze pokażę Wam, w jaki sposób go skalibrować, bo nawet jak go kupimy, wyciągamy z pudełka, powinniśmy go skalibrować. Możemy to zrobić takim urządzeniem, to jest Datacolor Spider X2, więc jeśli mamy niższą serię monitora, na przykład CS, ja mojego CS-a 2420 i CS-a 2730 kalibruję właśnie takim urządzeniem, no ale jeśli mamy wbudowany kalibrator, no to warto z niego skorzystać. Poza tym te kalibratory, które są wbudowane w te najwyższe serie monitorów, one są też po prostu lepszej jakości. No i to jest też świetne, że jeśli mamy wbudowany ten kalibrator, no to mój monitor trochę popracuje, ciężko powiedzieć jak długo, nigdy tego do końca nie liczyłem. On daje mi po prostu znać, mówi: Kuba, ja już się powinienem przekalibrować. No i spoko. Wtedy ja, jak kończę pracę, idę do domu, monitor sam się włącza, sam wygrzewa, no i następnie sam się kalibruje, przychodzę do domu, monitor mówi: no Kuba, skalibrowałem się. Mamy po robocie i to jest totalnie świetne. Dużo osób też nie wie, jak skalibrować monitor, więc ja Wam pokażę teraz to bardzo szybko, w jaki sposób to zrobić. Wybieramy sobie jedną z 10 zakładek. To jest też świetne, że ten monitor wyposażony jest w USB-C, więc ja jednym kablem przypiąłem się do tego monitora. W porównaniu do poprzednich generacji monitorów, wtedy trzeba było osobno DisplayPort, osobno USB. Tutaj wszystko mamy zaszyte w tym jednym kablu. No i tak naprawdę w kolor nawigatorze, bo jeśli mamy monitor z kalibracją sprzętową, zawsze używamy tego programu, który jest dostarczony z monitorem, w tym przypadku Color Navigator 7. Mamy tutaj zakładkę, jedną z 10, no i ja sobie stworzę tutaj nowy target, czyli Create New Target. No i tak naprawdę czym jest ten target? To są parametry, do których ten monitor ma się skalibrować. Wpiszę te rzeczy tutaj, że tak powiem, ręcznie.
Kolejne okienko nam się wyświetla i ja go skalibruję tutaj w tym przypadku do 120 kandeli na metr kwadratowy, czyli dość jasno z tego względu, że robimy teraz pierwsze zdjęcia przy świetle dziennym, będzie tutaj dość jasno. Ok. Poziom czerni minimalny, żeby osiągnąć jak największy kontrast. Jeśli chodzi o white point, czyli punkt bieli, ustawiamy 6500 kelwinów, taki totalny standard, gamma 2.2, totalny standard, priorytet standardowy, ale gamut ja sobie tutaj go przytnę do sRGB z tego względu, że i tak wiem, że te wszystkie zdjęcia, które tutaj zrobię, one pójdą co najwyżej do internetu. Jeśli wiem, że zdjęcia będą też krążyły chociażby do druku, to są takie poważniejsze prace, wtedy pracuję sobie w trybie Adobe RGB, ale jeśli wiem, że tutaj w 100% działam w sRGB, no to robimy sobie sRGB, następnie klikamy OK po prostu. Tam było jeszcze więcej innych rzeczy, które jak z defaultu są ustawione, nie chcę Wam tutaj też jakoś bardzo tym zawracać głowy. OK, mam zrobiony ten target, klikam calibrate, no i teraz on wykrył mi, że mamy wbudowany sensor, klikam next i proceed. No i teraz po niedługim czasie po prostu wyskoczy nam tutaj kalibrator, zobaczcie, tu już się pojawiła taki biały patch kolorystyczny. Teraz wszystko jest przygotowywane i tutaj przez kolejnych kilka minut ten monitor się będzie kalibrował i za momencik też wyskoczy nam taki raport tej kalibracji, więc robimy krótkie cięcie, no i zobaczymy się, jak już wszystko będzie gotowe. Dosłownie po kilku minutach monitor się skalibrował, mamy 120 kandeli na metr kwadratowy, generalnie skalibrował się do tych parametrów, do których miał się skalibrować. Najlepiej robić to po ciemku, tak żeby tutaj nie świeciło mi słońce bezpośrednio w monitor, ale umówmy się, robimy to na potrzeby tego wideo, normalnie robię to po ciemku tak jak trzeba, ale do warunków takich, w których będę pracował, to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz mam tutaj jeszcze kilka innych fajnych akcesoriów, o których warto pomyśleć, jeśli zajmujemy się fotografią, chociażby taki wzornik jak ten, tutaj mamy szarości do poboru balansu bieli, jak również 48 patchy kolorystycznych do takiej dokładniejszej kalibracji jakby naszego aparatu. Robimy to poprzez dedykowane oprogramowanie i następnie możemy sobie wgrać ten profil chociażby do Lightrooma. Natomiast z naszego punktu widzenia, ja akurat kiedy robię takie zdjęcia, gdzie nie muszę idealnie odwzorować kolorów, nie są to zdjęcia stricte produktowe, tylko takie, gdzie to ja decyduję o kolorystyce, no to warto mieć ten punkt zaczepienia pod kątem balansu bieli, ale przy fotografii produktowej, której dzisiaj nie robimy, to w ogóle wzorniki to jest takie totalne, totalne must have, malutki, fajny. Moim zdaniem warto coś takiego mieć, to jest Spider Checker Photo od Datacolora. Tutaj ten wspomniany kalibrator. Jeśli nie mamy wbudowanego w monitor, czy jeśli chcemy sobie oprofilować laptopa, używamy takiego czegoś, świetna totalnie sprawa. Wiem, że będę właśnie nim kalibrował moje monitory te serii CS i coś takiego jeszcze wziąłem ze sobą. To jest też świetna rzecz, szczególnie jeśli myślimy sobie troszeczkę więcej właśnie o kolorze, chcemy budować palety kolorystyczne, to jeśli włączę sobie to urządzenie i wezmę sobie mój telefon, więc na chwilę zniknę z kadru, więc za momencik będzie połączony i teraz, na czym to polega? Mogę sobie to przyłożyć do dowolnego koloru, który znajdę i jestem w stanie zrobić sobie konkretną paletę kolorystyczną, to znaczy paletę. Mogę sobie odczytać po prostu kolor, więc jeśli podejdę sobie do tego tła, przykładam i naciskam. I teraz włączę sobie jeszcze nagranie ekranu i on pokazał mi tutaj od razu w sumie takie dwa bliskie kolory, jeśli chodzi o Savage Whiteton, czyli to jest ta bardzo popularna firma, która robi tła. Mogę tych palet kolorystycznych grać tu więcej, jak również mam stricte informacje o kolorze. To jest taki pomiar, który pokazuje mi RGB, czyli jeśli chcę mieć dokładnie ten kolor, który zmierzyłem w Photoshopie, no to jestem w stanie przepisać sobie te współrzędne RGB 238, 201, 170 i mam idealnie oddany kolor. Czyli jeśli robiłbym na przykład zdjęcie o tej koszuli. Robię tak. OK, pokazało brak dopasowania kolorów z tej palety kolorystycznej Savage. Nie uruchamiałem więcej, akurat mi to nie jest potrzebne, ale mam pomiar z Color Readera, no i dzięki temu sprawdzam sobie później po zrobieniu zdjęć, czy te kolory, które mam tutaj w RGB opisane, są po prostu takie jak na zdjęciu i to jest totalnie świetne. Jeszcze sobie kliknę tutaj. OK.
I teraz, jeśli wybrałem, mam tutaj najbliższy kolor od Savage'a, to jest beż. I następnie klikam sobie współrzędne koloru. No i mam od razu dodatkowe kolory i tutaj te palety kolorystyczne. Jakbym chciał triadę, to jakie mógłbym tutaj wybrać inne kolory? Analogowe, no to do tego dobrze byłoby dobrać takie kolory. Monochromatyczne, takie kolory. Więc możemy sobie od razu tutaj do wybranego tego koloru dobrać kolory, czy to przeciwstawne, czy to kolory monochromatyczne, więc do tworzenia i do takiego czegoś, że widzicie gdzieś jakiś fajny kolor, na przykład o, tu jest jakieś tło. I będę się zastanawiał, co to jest za tło. Zmierzyłem, okej, nie widziałem go wcześniej, teraz po prostu rozejrzałem się. Savage Universal Studio Blue. Okej, czy już wiem dokładnie, co zamówić, kiedy chciałbym mieć taki kolor tła? Nie wiem, jestem w studio, mierzę sobie, okej. No i teraz spodobało mi się tamto tło i teraz fajnie byłoby zrobić do tego jakąś sesję, więc klikam sobie na niego, współrzędne koloru. A, czy jeśli chciałbym mieć kolor dodatkowy, to wybrałbym takie, jak tu widzicie. Triadę, o, to mi się podoba. Dobrałbym takie kolory i to by zagrało. Analogowy, to może coś takiego, a monochromatyczny, to działałbym w takich kolorach. I to jest coś, jeśli chcemy się wspomóc, a nie chcemy mieć, wiecie, tego całego koła kolorów, dopasowywać, tylko robimy pach, wszystko gotowe. Do tego możemy sobie rozpoznać konkretny kolor tła, jeśli jesteśmy w jakimś studiu i chcemy po prostu kupić podobne tło. To coś takiego, kosztuje to małych kilka stówek, no i mamy po prostu załatwioną sprawę, więc tak wygląda to sprzętowo. Skalibrowaliśmy monitor, możemy dokonać pomiaru balansu bieli bardzo szybko poprzez tego spider checkera, skalibrować monitor albo wbudowanym, albo zewnętrznym kalibratorem, no i do tego pobór kolorów poprzez tego color readera. Tyle. Bierzemy się za robienie zdjęć. Mam nadzieję, że ta sesja nam naprawdę fajnie wyjdzie, więc zapraszam Was dalej do oglądania. No i co, robimy pierwsze zdjęcia, z nami jest Marta. Tu wpiszemy jej Instagrama, możecie tam, wiecie, follow i tak dalej. Będziemy robić te pierwsze zdjęcia, zmierzymy sobie balans bieli przy użyciu właśnie tego narzędzia. I ja już zrobiłem pierwsze zdjęcia i nakręciłem tego Soft 2. Zobaczcie też, jak pochwalę się moją stylizacją, bo to tym razem ja ją zrobiłem od A do Z. Moja Amelia, która stylizuje zazwyczaj do moich sesji, była wtedy w ciąży. Teraz urodziła nam się piękna, przepiękna, ukochana moja córeczka. Więc z nią dużo czasu spędzamy, ja musiałem coś szybko skleić, więc tak wygląda nasza stylówka. No i do tego mamy przepiękne tło od Kujawia Backdrops, więc dzięki Ci wielkie, Jacek, za podesłanie tego. Wszystko będziemy robić w kolorach jakich? Monochromatycznych. Więc całość nam się tutaj zgadza. Zrobimy sobie jeszcze pomiar balansu bieli przy użyciu tego urządzenia. Mamy oczywiście tethering do Capture One'a. Capture One 100 razy lepszy niż Lightroom, moim zdaniem oczywiście. Przytrzymaj sobie to proszę. I robimy zdjęcie. Ja mam teraz ISO 400 będzie. 1,640 sekundy. OK. Pomiar zrobiony. Akurat Marto zamknęła oczy. Dobra, to zrobię jeszcze jedno. OK. Marta właśnie zjadła w tym momencie troszeczkę tego futerka. OK. Tym razem piękne, otwarte oczy. Zdjęcia trochę jak więzienne, sama to powiedziała. Więzienie mamy tuż obok, tu mamy kraty, więc wiecie, klimat jest. I teraz jedyne, co muszę zrobić, jakby okazało się, że mam zepsuty balans bieli, wybieram sobie pipetkę, klikam tu i balans bieli idealnie zmierzony, około 5500 kelwinów, jak to światło dzienne. Ja myślę, że tak czy inaczej troszeczkę go sobie ocieplę finalnie, ale zobaczymy. Będziecie widzieć na bieżąco te zdjęcia, które tutaj robimy, ponieważ właśnie jestem wpięty do mojego komputera. Będziecie widzieć zrzut ekranu i te zdjęcia, które tutaj na bieżąco się będą pojawiały. Zaczniemy sobie może od takich bliższych portretów, dobrze? Więc ja sobie troszeczkę się przesuń w swoje lewo. OK. I ja mam teraz 1,640 sekundy f2.0 ISO 400. Świetnie. Bardzo ładnie. Ja troszeczkę, o, tu i teraz na mnie jeszcze wzrok. Świetnie.
mniej więcej mam Cię tak do pasa, tak plus minus. O, super, właśnie bardzo mi się podoba, jak mamy więcej tego futerka, bo właśnie to jest ten nasz pitch faz, o którym mówimy. Super, bardzo ładnie. Właśnie lekki uśmiech też będzie fajny. Świetnie. Ja sobie leciutko skróciłem ogniskową, fajnie. Ok, możemy teraz właśnie zrobić takie bliższe portrety, czyli coś jak robiliśmy przed chwilą. O, pięknie. I zobaczcie, że te zdjęcia są takie bardzo miękkie, właśnie za sprawą użycia tego filtra. Fajnie, na mnie. I teraz jeszcze sobie w dół tutaj spójrz. O, ekstra. Bo tam mamy właśnie to spore źródło światła, świetnie. Na mnie jeszcze. I teraz jeszcze zróbmy z rękami tak, że jedna u góry, druga u dołu. I będziemy mieć właśnie dużo tego futerka. Okej, okay. Super. Ekstra. Ja bliżej. Świetnie. Super. I bardzo mi się podoba jeszcze to. O, teraz na mnie wzrok, na mnie. Ekstra, ekstra. No to futerko chyba kupiłem na Shainie czy Shiinie za jakąś stówę. Super. Dobra, i sobie jeszcze przykucniesz może? Gorąco? Gorąco. Okej, okay. I teraz troszeczkę w tę stronę jakbyś sobie przeszła, tak żebyś była mniej więcej na środku tego tła i troszeczkę właśnie jakbyś się... Dobra, już za dużo teraz uciekłaś ode mnie, troszeczkę w tę stronę. Dobra. I patrzysz bardziej w tę stronę. O, bardzo ładnie. Świetnie. I znowu na mnie, wróć wzrokiem. O, pięknie. To właśnie z tym. O, tak, tak, tak. Świetnie. Bardzo ładnie. Czy możesz usiąść? Możesz usiąść. Mhm. To też jest fajne, no. Super. Jak mi się lekko nie zmieścisz na tle, to sobie dorobię w Photoshopie. W dzisiejszej dobie sztucznej inteligencji to jest super proste. Okej, okay, fajnie. O, i ja teraz bliżej i możesz sobie... Tak, tak jest świetnie. Mhm, to też jest fajne. To wiesz co, jeszcze wróć na chwileczkę do tego właśnie. Super. I na mnie wzrok. Super. Jeszcze bliżej. Super. Okej. Okay. I ja teraz jeszcze zrobię kilka poruszonych zdjęć. Takich, że ustawię sobie na 1/15 sekundy ISO 100, domknę przysłonę do 7.1 i teraz ty się nie ruszasz, a ja będę poruszał aparatem. Będę miał kilka takich na przebicie. Fajnie. I jeszcze szeroki kadr. Super. Mhm. I teraz już będę robił normalne, czyli F2.0, 1 ISO 400 i mieliśmy, już nie pamiętam jakie parametry oczywiście, chyba 1.640. O, fajnie. Mhm. Ja jeszcze stąd. Tu mamy bardzo dużo właśnie tego światełka. Super. Super. Okej, okay, jeszcze wstaniesz sobie, a ja bym jeszcze użył wiatraka, więc zrobimy króciutkie cięcie. Biorę wiatrak i jeszcze troszeczkę porozwiewamy. Odpaliliśmy wiatrak, więc troszeczkę będzie szumiało, ale dzięki temu będziemy mieli trochę rozwiane włosy i rozwiane to futerko. O, świetnie. Bardzo ładnie to wygląda. I na mnie bardziej, przodem. O, to jest tak, tak, tak. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. A troszeczkę lżej, w sensie, żeby nie zgniatało tak twarzy, tak. Mhm. Świetnie. I powiem Wam, że ten filtr za 60 zł, 95 mm daje tutaj też radę. Ok, ja troszeczkę bliżej ten wiatrak, będzie więcej wichury. O, fajnie. Bardzo ładnie.
I teraz spójrz na mnie. I teraz to, co ja sobie zrobię, to o, tak, 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 pięknie. Wydłużam czas naświetlania do, już Wam mówię, do jakich wartości, dam 0,4 sekundy, F16 i teraz tak, Ty się nie ruszaj, a ja postaram się złapać ruchomość tego wiatru. Super, jeszcze chwilę. I mamy pięknie zaznaczony ten wiatr. I właśnie to jest świetne, że jak mam ten duży podgląd, 27 cali, to widzę, co się dzieje. O, super. Zjadłaś włosy? OK. I tak właśnie teraz musisz się nie ruszać za bardzo. I na mnie wróć wzrokiem. I bardziej przodem troszeczkę, żebyśmy mieli takie od przodu zawianie. OK. I teraz znowu się nie ruszasz. OK, jeszcze sobie to w poziomie zrobię, bo zauważyłem, że teraz zrobiłem same zdjęcia w pionie. OK, jeszcze chwilkę. O, i na mnie. OK, wracamy do normalnych zdjęć, czyli F20, ISO 401, 640. I teraz już będą normalne, krótko naświetlane. Super. Troszeczkę w tę stronę cała. OK. I ja od spodu jeszcze to zrobię fajnie. I znowu troszeczkę bardziej przodem do mnie, żebym widział tę część szyi, wiesz? Możesz sobie dać nawet troszeczkę właśnie dalej włosy. O, tak jest ekstra. Mhm, świetnie. Super. Bardzo ładnie. I na mnie wracamy. Ekstra. Super. Świetnie. OK, to jeszcze zrobimy kilka bliższych portretów, czyli wstań sobie i kroczek do mnie. Wypadłaś z butów. I troszeczkę teraz w tę stronę. Ładnie nam to wieje cały czas. Mhm. A troszeczkę więcej futerka z przodu? Super. Ekstra. A ręce do góry dałabyś sobie? O, no dokładnie tak. Świetnie. I wyżej głowa cała. Mhm. To już troszeczkę jakbyś odeszła do tyłu. Ja sobie tę wichurę znowu troszkę tu przestawię. OK. Ekstra. Super. Mhm, świetnie. I jeszcze całą sylwetkę bym chciał uchwycić. Super. Bardzo ładnie. O, i z tymi, a dasz, odsłonisz sobie troszeczkę właśnie nogi, leciutko? Dobrze. Ja muszę tutaj z niskiej, mocno pozycji pracować. Świetnie. I znowu bardziej przodem. Super. Tu ewidentnie będę musiał w postprodukcji rozjaśnić troszeczkę górę tego zdjęcia, bo mam więcej światła, mniej więcej na wysokości pasa niż na twarzy, ale to wynika jakby z fizyki, tutaj mamy po prostu tam więcej światła. O, a to też jest fajne. I jeszcze na mnie sobie spójrz. Ekstra. Tylko wiesz co, tu jakbyś się trochę zasłoniła, bo ma, właśnie ja chcę mieć okay. Tym dużo futra. I teraz jest ekstra. I ja teraz plan amerykański. Super. Świetnie. I teraz jeszcze robimy poziom. Bardzo ładnie. I na mnie wróć wzrokiem.
Super. Kurde, będę miał tych zdjęć dużo. Okej, i teraz jeszcze do mnie troszeczkę podejdź. Mhm. O, bardzo fajnie. To też jest fajne. A gdybyś tak strzepnęła sobie włosy w dół i do góry? O, no też jest fajnie. Aha, super. I jeszcze boczkiem do mnie? Drugim? Czy masz któryś lepszy profil, czy nie? Nie, jakby jest jeden lepszy, ale nigdy nie pamiętam, który, bo nie rozróżniam prawa, lewa. A, okej. I odsłoń sobie szyję tutaj z tej strony, do której się jesteś do mnie i trzeba byłoby poprawić, to znaczy tak, tamten profil był ok, tylko przesuniesz sobie troszeczkę na szyjnik na tą drugą stronę, bo ja chcę Cię mieć, czyli żebyś Ty była obrócona tu twarzą. Też mi jest ciężko ogarnąć te strony, ok. O, i teraz będzie super. Aha, super. I jeszcze bardziej bokiem? Aha, super. I tak, tu bokiem, a tu wracasz do mnie twarzą. Okej, super. I troszkę pogodniej na buzi. Dobra, wiem. Dobra? Jest spoko. Wiem, moment, bo ja muszę tak ten nastrój złapać, żeby nie było takie sztuczne. Nie ma problemu. O, fajnie. Super. O, to od tyłu też jest ekstra. Troszeczkę przejdź sobie w tę stronę, bo mi się skończyło tło. Ekstra. Super. Takie właśnie, jak sobie poprawiasz włosy, też jest fajne. I wróć na mnie wzrokiem. Super. Ja już może wyłączę wichurę. Nagle teraz tak cichutko się zrobiło. O, bardzo ładnie. I jeszcze bardziej przodem. I znowu pogodniej troszkę. Też rzadko robię pogodne zdjęcia, ale jest bardzo ładnie. Super. Mhm. Ok, a spróbujemy jeszcze jedną rzecz. Zamienimy się miejscami. Dobra. A, nie w ten sposób. Ok. I będziemy mieć taką totalnie wysoki klucz. Ok, tam nie jestem w stanie przeskoczyć tego. Może troszeczkę, jakbyś usiadła, o, tu, jeszcze trochę bardziej. Tak, żeby było, żebym ja mógł pominąć jedną z tych pionów, nie wiem jak to nazwać. O, framu. Właśnie to jest framuga. O, ładnie. Super. Właśnie tak jak jesteś nachylona, jest lepiej. Super. I troszkę niżej głowa. Super. I jeszcze tak. Super. I na mnie. Okej, ja jeszcze troszeczkę dalej. Mhm, to też jest fajne. I spójrz w kamerę. I mimo, że tam jest totalnie brzydko, to tak jak patrzę na zdjęcie, to mi się podoba. Daniel, może być? Aha, ładnie to wygląda. No dzisiaj mamy ładne światło naturalne, aczkolwiek do tego studia ono jest na parterze i jak mamy teraz maj, to jest trochę za wysoko i niestety tych szprosów nie uzyskamy na cykloramie, ale teraz jest bardzo ładnie. Super. Właśnie, miałem Cię o to poprosić, bo budki są trochę brudne. I na mnie. I trochę pogodniej. I tu w obiektyw. Super. A dasz sobie ręce do góry, to będziemy mieć fajne takie prześwietlenie. O, tak jest ekstra. A to wtedy nogi trochę w dół, bo mam... Aha.
i głowa też trochę do góry. Wiem, że tu jest niewygodnie. O, i właśnie głowa do góry, żeby była szyja. O, właśnie tak. Ekstra. O, to chodzi. I dwie ręce do góry. I na mnie. I szyja. O, tak, 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 tak. Dokładnie o to chodzi. Super. Świetnie. I teraz sobie tak, tak nad głową, żeby sobie... I druga ręka też. Czyli budujemy sobie dużo tego futerka. Będzie dobrze, Daniel, nie? I z tym wzrokiem... Tylko szyja. Nie mamy szyi teraz. Wiem, że jestem wymagany. I szyja, i ręka, i tak. Noga, i aerobik. Okej, okay. Jest dobrze. Mhm. O, właśnie tak i tak delikatny taki wzrok na mnie, bardzo delikatny. Świetnie. I teraz tam wzrok. Troszkę za daleko wzrok, trochę za daleko. O. I teraz wracasz wzrokiem w aparat. Super. Okej, okay. I ja teraz robię szerszy kadr. Super. I znowu wyżej ręce teraz. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze pod tym kątem. Mhm. I na mnie cała głowa teraz troszeczkę. Mhm. Spadają pierścionki. Trudno. Okej, okay. Ładnie. I na mnie wzrok. O, super. Super. I troszeczkę więcej futra tu z przodu jeszcze bym poprosił. I będziemy zaraz kończyć, bo już mam tyle materiału. Super. Ok. Troszeczkę musisz, wiesz, niżej głowę dać, leciutko. Bo jak jest futro, włosy i to ten, to tak jest... W lew trochę. No o, a teraz też jest super. No, tylko troszeczkę niżej głowa, bo za dużo wpada ci na samą twarz tam, wiesz, z zewnątrz. O, tak jest pięknie. Tu mamy z lekkim opóźnieniem, te zdjęcia nam schodzą. Okej, okay, jeszcze ja stąd. Super. No, tu jednak pion, tu jednak pion. Mhm, tak jest pięknie. Super. Super. I jeszcze na mnie. I przodem leciutko. Tak, super. Dobra, słuchajcie, chyba, bo ja tu mogę robić, bo to naprawdę pięknie wygląda moim zdaniem. Mimo, że sam ten kąt tu nie jest jakiś idealny. Ten filtr zrobił mi tutaj dużą robotę, oczywiście Marta, oczywiście stylówka, no i oczywiście tło i to wszystko, więc jak widzicie, tak naprawdę jak dla mnie najważniejsze jest to, żeby mieć jakiś tam zamysł tej sesji, czyli to nie było tak, że napisałem do Marty, Marta, okej, to ja przyjadę, co robimy, nie wiadomo, tylko zrobiłem moodboard, tutaj wam pokażę, jak ten moodboard wyglądał, bo dzisiaj w ogóle robimy 3 nagrania, też będziecie mogli je zobaczyć w innych miejscach, że tak powiem, te kolejne, więc ten moodboard też jest bardzo ważny, pomysł jest bardzo ważny, modelka jest bardzo ważna, make-up jest bardzo ważny i później jak poskładamy sobie to w tę jedną całość, to okazuje się, że wszystko wygląda naprawdę ok. Tyle z tego naszego pierwszego setu. No i co? Przenosimy się do drugiego. Do zobaczenia za chwilę. Yeah.
Tym razem będziemy robić zdjęcia ze sztucznym światłem na cykloramie. Zaraz jeszcze kolejny set przed nami, ale chcę Wam pokazać po prostu trzy różne światła, trzy różne ustawienia i dwie stylizacje. Stylizacja została, natomiast zmieniły się troszeczkę usta, aczkolwiek tutaj one nie będą grały pierwszoplanowej roli. Jeśli chodzi o światło, ono będzie, to jest jedno z moich ulubionych świateł. Z drugiej strony wiele osób, jak pokazuje to ustawienie, mówi, ale nie ma tu światła na naszą postać, no bo nie ma. Tutaj światłem będą moje dwie B1-ki. Totalnie polecam te lampy, mimo że mają swoje lata, jak używam od 2015 czy 2016 roku, mam 6 sztuk i uważam, że są jednymi z najlepszych lamp dostępnych na rynku. Teraz są jeszcze B1X-y, troszeczkę lepsze, ale B1-ki też są ok. No i do tego dwa stripy 30x120, czyli 1x4 stopy, ustawione na dwóch statywach i świecą tylko i wyłącznie w cykloramę. I teraz Marta nie będzie oświetlona centralnie tymi lampami, ale one dadzą nam ładny gradient, w sensie to, co będzie to światło, które będzie wracało nam od cykloramy, ono opłynie ładnie Martę i odbije nam się od tej ściany. Jakbyście nie mieli tej ściany, która jest tutaj za mną, kiedy będę fotografował, najważniejsze, że jest biała i najważniejsze, że jest. To wtedy ona daje nam wypełnienie i po prostu to światło nam wróci na Martę i dzięki temu ona nie będzie zupełnie ciemna. Ja bardzo lubię ten efekt. No i zobaczycie, co nam z tego wyjdzie. Fajne jest to akurat jeszcze w tym stoliku do tetheringu. Po pierwsze, że mam duży monitor, świetne kąty widzenia, świetne czernie, no i to jest mobilne. Przed chwilą było to tam, teraz jeden kabel i mam to wszystko tutaj. Dobra, to aha. Ściągnąłem mista, nie, przepraszam, softa i założyłem mista. 1/4, moim zdaniem całkiem spoko do takich zdjęć, na zasadzie, że to światło, które będzie opływało Martę, będzie delikatne, ale nie będziemy mieć takiego za dużo tak zwanego tego bloomingu, czyli to będzie takie delikatne rozproszenie tego światła na tle. Moje ustawienie 1/200 sekundy, f4 ISO 100. Najchętniej bym pracował zupełnie po ciemku, ale wtedy byście w ogóle tutaj nic nie widzieli, więc mógłbym pracować też na f2.0, ale na f2.0 nie miałbym czarnej klatki. Lampy pracują na połowie mocy, więc dość mocno, no bo to światło leci tam, musi się odbić tu i wrócić na Martę, więc będziemy mieć takie przepalone tło. No i co? Marta, robimy sobie całą sylwetkę. I pierwszy strzał, zobaczmy, jak to wygląda. Jest troszeczkę za dużo tego światła. I muszę delikatnie przesunąć tę lampę, która jest po prawej. Bo widzę, że ona rzuca mi cień. I jeszcze robimy kolejne zdjęcie. I teraz ilość światła jest troszeczkę za duża, ale jego rozkład jest ok. -1 EV na lampach, czyli mamy 1/4 mocy, troszeczkę za słabo. Dodamy 0,5 EV, czyli mamy 8,5 na lampach, to jest pomiędzy 1/2 a 1/4 mocy i moim zdaniem teraz jest bardzo w porządku. To były zdjęcia tylko testowe i w sumie źle zawsze mówię o tym, żeby powiedzieć modelce, na razie poczekaj, nie musisz pozować, ja ustawiam światło, no bo wtedy może się okazać, że modelka Wam pozuje, a Wy tak naprawdę robicie zdjęcia, które idą w śmietnik, bo ustawiacie światło po prostu. Dobra, to teraz już działamy. Ok, super. I bardziej może przodem jednak. I możesz dać sobie właśnie szerzej troszeczkę nogi, bo chodzi o to, że tu... Tak, bo mamy bardzo dużo tych prześwietleń i na tym nam zależy. Super. Świetnie. Super. A spróbujemy rozpuścić włosy jednak, bo wtedy będziemy mieć... zobaczymy, jak coś to je zepniemy z powrotem. I chyba będę chciał mieć jednak zasłonięty tutaj brzuch, żeby właśnie... Czy mam spinkę? Nie mam spinki, niestety. Chociaż z drugiej strony zdjęcia, które robiliśmy wcześniej, bardzo fajnie zadziałało wypełnienie generatywne, więc zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądało. Jak coś, to sobie będę to przysłaniał Photoshopem. Super. Chyba rozpuszczone włosy jak dla mnie lepiej. O, i spinka się znalazła. Możesz jakkolwiek to tak naprawdę spiąć, bo ja sobie z tym poradzę. Ok. Jest super.
Okej, okay, tak, nagrywamy ekran. Super. I cały czas mam całą sylwetkę. Świetnie. I ja teraz trochę bliżej. Troszeczkę w tę stronę się przesuńmy. Super. I na mnie. O, tak jest też fajnie. I na mnie wzrok. O, świetnie. Niżej ręce troszeczkę. Super. Tak, jest pięknie. Ja to lubię robić na szerokim kącie. Wiesz co, właśnie tutaj Daniel zwrócił uwagę na to, że się futro źle układa. Tak, ale widziałem, bo miałem bardzo fajną mimikę tutaj i w ogóle mi wszystko grało, jeśli chodzi o Martę, więc ja już w to nie ingerowałem, bo akurat to jestem w stanie w miarę szybko w Photoshopie jeszcze poprawić. Ale co? Może wiesz co, może rozepnijmy to. I jak coś, to rzeczywiście chyba wygodniej mi będzie. Znaczy to nie jest tak, że mi to jakoś bardzo przeszkadza, ale tam, gdzie będzie mi to przeszkadzało, to ja sobie to nadrobię. Świetnie. I teraz w obiektyw jeszcze. Pięknie. I właśnie zrobimy sobie też od dołu. Super. I na mnie wzrok. Super. Świetnie. Super. A teraz sobie przykucnij jeszcze. Mhm. Okej, fajnie. I na mnie. Super. Mhm. Świetnie. O, tak też będzie ok. W sumie jak tak sobie usiądziesz i ja teraz tak. O, bardzo ładnie to wygląda. Super. I wróć na... Albo możesz do góry w sumie spojrzeć. Świetnie. Super. I na mnie wracasz teraz głową. Ok. Troszeczkę odsłoń sobie szyję. O, właśnie tak. Świetnie. Ok, i wracamy sobie do stania. I teraz robimy plan amerykański. Dobrze, trochę więcej objętości we włosy. Właśnie nam wskakuje. Mhm. O, pięknie. Tak, 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 jest super. Podobało mi się właśnie, jak coś z tymi rękawami się dzieje, bo one są takie mega futrzane. O, bokiem też było świetnie. Super. I troszkę pogodniej na buzi. Super. O, takie, wiesz co, to takie w dół, ale lekko bardziej przodem było też super. Super. I wiesz co, mam jeszcze jedną propozycję. Jakbyś sobie ściągnęła to futro i założyła tyłem naprzód. Możemy coś takiego? To też może fajnie wyglądać. I teraz nam się rozwiąże problem. O, i to było super, jak poprawiałaś sobie jeszcze włosy. Aha, ekstra. I na mnie wzrokiem wracaj. Świetnie. Ja teraz blisko. I na mnie znowu. I przodem bardziej głowa. Super. I ręce do góry. Fajnie. A, ty się drapałaś po nosie. Myślałem, że to była poza. Nie, to jest... Wiem, że tutaj wchodzi to futerko. Ok, super. I teraz jeszcze bokiem sobie do mnie stań. Że możemy pokazać trochę kawałek pleców. Ok, fajnie. I spójrz sobie w dół po prostu teraz. O, ekstra. I ja plan amerykański robię. Super. I wracasz powoli do mnie. O, świetnie. Super. Świetnie. Lampy mi się zaczęły chłodzić. Świetnie. I wzrok na mnie jeszcze. Okej, fajnie. Super. I jeszcze na mnie. Super. Troszkę w tę stronę. Trochę się przesunęliśmy.
Ekstra, ekstra. I jeszcze wzrok w kamerę. Super. Pięknie. I jeszcze na mnie. O, fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, słuchajcie, bo ja tak mogę pracować i to było super, tylko jeszcze jakby twoje dłonie były. Okay. Bo wygląda jakbyś trzymała Yeti, nie? Troszkę, mogę? O. Chodzi tak, żeby troszkę tych dłoni było, bo totalnie mi zniknęły. O, no, 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 dokładnie tak. Świetnie. I wracaj na mnie, do mnie. Ekstra. Super. Świetnie. I jeszcze całą sylwetkę na koniec. O, świetnie, świetnie. Super. I na mnie jeszcze. O, też mi się to podoba. To też było fajne z tą nogą do góry. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Wydaje mi się, że mamy. Ja z efektu jestem jak najbardziej zadowolony. To jest właśnie jedno z tych moich ulubionych świateł. I zobaczcie, że tak naprawdę nie trzeba być tak bardzo oczywistym w tej fotografii. To znaczy, często właśnie jak wrzucamy do internetu i amatorzy to oceniają, coś takiego nieoczywistego to zawsze jest, a bo zasady mówią inaczej. I później właśnie ja na przykład to światło zobaczyłem bardzo podobne w kampanii Kosa i w kampanii Witkaca. A domyślam się, że ktoś, kto robi kampanię dla Kosa czy dla Witkaca, raczej wie, co robi. I totalnie mi się to podoba. Mam nadzieję, że wam również. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A my przechodzimy do naszego ostatniego ustawienia światła. Jeszcze popracujemy trochę na tle. No i zobaczymy, co z tego będzie. Zmieniamy też stylóweczkę. Dziękuję i do zobaczenia. Nasz ostatni set zdjęciowy ze sztucznym światłem. Zobaczcie, jak to teraz Marta tutaj wygląda. Zmieniła, w sensie zmieniła tamtą stylówę na sukienkę, moim zdaniem super. Do tego troszeczkę biżuterii. A jeśli chodzi o to, co przygotowałem, to świecimy jedną lampą, ale w taki trochę niecodzienny sposób. Zobaczcie. Za tłem, tu już mamy inne tło, też od Kujawia Backdrop, z taką trochę mocniejszą fakturą. Ja tam ustawiłem lampę z dużym parasolem Deep Silver Umbrella XL z dyfuzorem, więc światło mięciutkie. B1, tam w tym momencie zaświecone jest światło modelujące i to jest nasze jedyne światło, czyli znowu kontrowo, ostatnio też było kontrowo, ale tym razem wypełniamy mocno od przodu, stąd te dwie flagi. Obie srebrne, więc wy widzicie z obu stron czarne, ale one są z tej strony srebrne, więc dają nam dużo wypełnienia, ale nadal bazujemy tutaj na świetle kontrowym, które bardzo fajnie i mięciutko opłynie Martę. A ja będę fotografował po prostu z tej strony, super prosto, już zrobiliśmy parę zdjęć, będziecie widzieć je w Capture One. Ja fajnie, że właśnie mam ten podgląd, czyli stoję sobie tu, ale widzę idealnie, jak to wszystko wygląda. F2.0, 1/200 sekundy ISO 100. Dzięki temu mamy wycięte światło zastane, bo musimy go troszeczkę mieć za okno, ale ono mimo wszystko jest wycięte, szczególnie, że tutaj mamy te zastawki. No i to wszystko bardzo fajnie wygląda. A, na obiektywie filtr soft 1, czyli pierwsze mieliśmy z soft 2, kolejne z mistem, a teraz mamy soft 1, więc takie delikatniejsze zmiękczenie. No i co, no, zaczynamy pracować. Czyli robimy sobie, zaczynamy od planu amerykańskiego. Świetnie. Super, i na mnie. Ok, bardzo ładnie. No, to też jest bardzo ładne. Świetnie. I teraz zrobimy zaraz
całą sylwetkę. Teraz będzie cała sylwetka. Ja właśnie bardzo też lubię podwinąć sobie to tło na zasadzie takiego ruloniku i bardzo ładnie też to wygląda. Świetnie. Ekstra. Ale ciutko boczkiem do mnie. Mhm. O, tak też jest pięknie. Świetnie. I cały czas mam całą sylwetkę. Jak widzicie, jak całą sylwetkę zawsze robię z poziomu mniej więcej pasa, tak żeby mieć dobrze zachowane proporcje. Przez to mam 8 podbródków, ale już się z tym pogodziłem. Dobra, i robimy teraz jeszcze bliżej, czyli plan amerykański. Ekstra. Super. O, to też jest fajne. Super. I wyżej głowa leciutko. O. I teraz znowu jeszcze lekko bokiem. To mi się podobało, to lekko bokiem. I właśnie z tym. O. I nie chowaj się teraz za ramieniem. Super. O, właśnie miałem poprosić o lekko coś zrobienie z włosami. I teraz w dół jeszcze sobie spójrz. O, 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 fajnie. I to jest tylko i wyłącznie jedna lampa z lekkim wypełnieniem. Super. I teraz jeszcze tyłem sobie to zróbmy, czyli dbamy o to, bo akurat ta sukienka jest troszeczkę za długa i Marta jest troszeczkę za niska do niej, więc musimy dbać o to, żeby nam tam po prostu majtki z tyłu nie wyszły, ale tak jest dobrze. Okej, super. Świetnie. I ten taki delikatny wzrok na mnie też jest świetny. Super. Świetnie. O, 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 tak też jest pięknie. O, ja też bliżej teraz zrobię, bardziej portretowo. I wracasz do mnie, tutaj. O, 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 świetnie. Super. Musimy właśnie mieć też trochę bliższych kadrów. Ekstra. Jeszcze 70 mm i bliski portret. Wyżej głowa leciutko. Okej, świetnie. Leciutko, jakbyś jeszcze rozchyliła usta, leciutko. O. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, nie ma problemu. Okej. Okay. O, świetnie. I wiesz co, i te bokiem zdjęcia też były świetne, takie jak patrzyłaś lekko przez ramię. O, okej. Okay. No, tak jest ekstra. Świetnie. Ja jeszcze to troszeczkę od dołu zrobię, delikatnie. I teraz jeszcze spójrz sobie gdzieś tam właśnie w dół. O, super. I wróć na mnie wzrokiem samym. Tak delikatnie. O, 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 o. Super. Mhm. Świetnie. Tu już jestem za daleko. Tutaj ten plan amerykański bardziej mi leży. Ok, a tu jesteśmy w stanie zrobić coś z rękami do góry, czy nie? Bo właśnie... No nie wiem, to by było takie... Możemy. Ok, to spróbujmy. To spróbujmy. Ok, fajnie. I bardziej na mnie wzrok. Ok, super. Ekstra. Super. O, 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 to też mi się podoba. I na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że... Bo ja tu mogę... A, jeszcze na kucaka? Dobra. Nie wiem, tak sobie usiadłem. Możemy... Dobra, okej, okay, to spróbujmy. Zobaczymy, czy nam światła tutaj wystarczy. Jest okej. Okay. O, tak też ładnie to wygląda. Super. Mhm. O, to tak trzymaj, trzymaj, trzymaj. Super. I teraz nie patrz na mnie. Super. I teraz jednak spójrz na mnie. Super. Dobra. Mamy. Okej, okay, przerzucę się na zdjęcie, gdzie Marta nie zamknęła oczu. Marta mówi, że ładne i to jest bardzo ważne też, żeby to nie tylko nam się podobało, ale też osobom, z którymi pracujemy. Moim zdaniem, zobaczcie, mamy ogarnięty pitch fuzz, czyli
Wszystko było dzisiaj monochromatyczne. Mieliśmy trochę futerka, a tym razem tutaj cekiny. Z całości jestem bardzo zadowolony. Pracowaliśmy na 0 lampach, na jednej lampie i na 2 lampach, więc możecie skopiować sobie te ustawienia i zastosować u siebie w domu, czy w waszych studiach, czy w wynajętych studiach generalnie. Możecie się tym jak najbardziej zainspirować, ale tak jak wspomniałem, tutaj najważniejsze było to spięcie całości, czyli ja nad tą sesją myślałem nie od wczoraj, tylko od jakichś 2-3 tygodni, a właściwie wcześniej, bo to futerko przyszło wcześniej, tylko teraz to jakoś tam poskładałem w jedną całość. No i tutaj wrócimy sobie jeszcze do tego naszego ustawienia, moim zdaniem super, super wygodne. Dlaczego? Bo po pierwsze mobilne, po drugie mamy miejsce na odstawienie aparatu, po trzecie mamy super referencyjny podgląd na świetnym monitorze. Laptop też naprawdę nam super się tutaj sprawdza z tego względu, że możemy przyjechać do studia, wpiąć się po prostu jednym kablem i mamy wszystko gotowe. Odłożony aparat, do tego akcesoria pod kątem doboru balansu bieli, ewentualnie budowania swoich palet kolorystycznych i sprawdzenia chociażby kolorów teł, czy co nam pasuje do konkretnych stylizacji, to jest Color Reader, jak również ten kalibrator, który się sprawdzi w momencie, jeśli nie mamy kalibratora w samym monitorze, no ale tutaj ten Eizo CG2700S, moim zdaniem rewelacyjny monitor, szczególnie jeśli zależy nam na świetnej czerni, szerokim gamucie, wbudowanym kalibratorze i bardzo wysokim kontraście, a niekoniecznie zależy nam na 4K, a jeśli zależy nam na 4K, to S wymieniamy na X, trochę dopłacamy i mamy załatwione. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję również Marcie, Sebastianowi i Danielowi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy podobała Wam się ta sesja. No i tyle. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.